roku, w ubiegłym sezonie, kiedy to triumfował tutaj Stefan Kraft, Timi Zajc był drugi, Arioju Kobayashi trzeci. Piotr Żyła! Dzisiaj 128 metrów z trzeciej belki. Położył się Piotrek i walczy o odległość i to jest bardzo dobry skok Piotrka Żyły. Świetnie wyciągnął z tej próby niemal maksimum. Będzie miał odjętych tylko 13,4 punktu. Wiatr 1,2 metra na sekundę wiejący pod narty. Noty jakie się pojawiają. 3 razy 18,5, jedna ta 19 punktowa. 132,5 metra reprezentanta Polski. Które to będzie miejsce dla Piotrka Żyły? Jest na pierwszym miejscu, o 2,2 punktu wyprzedza Yuki Sato. Brawo Piotrek, świetny skok. A zatem w końcu i polscy kibice mają powody do radości tutaj na Okurajamie.